Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Tomb Raider. Słuchajcie, daliście mi w zasadzie taki pstryczek, tylko że mam obejrzeć to zdjęcie jeszcze raz, dokładnie i dogłębnie. Czyli dokładnie to. W majańskim kalendarzu długiej rachuby wszystkie daty składają się z 5 liczb. Tę liczbę uszkodzono, by wyglądała jak 13, ale w rzeczywistości to 8. To różnica 2000 lat. Gwiazdozbiory byłyby w zupełnie innej pozycji. Więc gwiezdna ścieżka prowadziłaby na zachód, gdzieś w Peru. Ostatnia liczba na lewej kolumnie to 0. O! Niczego musiałem poruszyć tym zdjęciem. Czyli ostatnia liczba na lewej kolumnie. Ostatnią cyfrą na lewej kolumnie powinno być 0. Czyli tutaj. 0, tak? To zero będzie tą kreseczką? To będzie to? To takie jakby ta kosteczka? Ale tu nie mam takiej kosteczki. To może być 2. A spróbujmy z jedną tą, z jedną kością. No ale dobra, ale co tutaj ustawić? A co na prawej kolumnie? To dajmy też kreseczkę, żeby też było niby, że 0, nie? Chyba, spróbujmy. Dope. No ja pierdyle, no. A może te miseczki to jest 0? A mamy tutaj w tym ciągu miseczkę? Może też bym ustawił miseczkę i pieprzyć, nie same miseczki, czyli byłoby tam 3 kropeczki i kreska i później 0, 0, 0, 0. Dobra, Johna, jaka jest ostatnia cyfra dla Czel? 2 kropki nad poziomą kreską. Chyba 7. 2 kropki nad poziomą kreską. Mamy w ogóle coś takiego? Sob. Ha! Ha! Coś się dzieje. Ha! Czyli ta miseczka to jest 0. Mogę tak wcześniej obstawić. Tak się zastanawiałem nawet wcześniej, żeby dać... Tak. Tylko już skończ się z tymi drzwiami. No. Nice. Nic tu nie ma. Aż podejrzane. W takich tutaj zakamarkach lubiło sobie czasami coś być. Dobra, tu musimy coś obadać. Cześć, Abi. Znalazłam malowidło. Zdaje się przedstawiać jakąś podróż. Wchodząc przez pysk jaguara, podążasz za wężem w stronę Srebrnego Oka. Na tej drodze widać jakiegoś pająka i orła, który leci w kierunku świątyni. Dobra, większość tych rzeczy nic mi nie mówi, ale pysk jaguara jest tutaj. Czyżby? Ta, rzeźba kota, wielkie zęby. No proszę. Wrócił. Lara, nic ci nie jest? Że co? Tak, wracam tam. Dobrze. Myślę, że to ci się spodoba. Okej. Nie jestem pewna. Dialekt wygląda znajomo, ale coś mi tu nie pasuje. Rozwiń wiedzę o dialekcie. Ach, kurde. Ach, szalisz tam dialekt. Później do niego wrócę. Tu jest kolejne badziewie. Ale wszystko musi naciskać, nie? Od razu. Orli szpon. Kiedy siedzisz na gałęzi, użyj strzały z liną, aby zabić i powiesić wroga. Oho! Oho! Będzie kurde jazda. Nie, że będę wisiał, to jeszcze będę strzelał. Holy fuck. Że niby ja mam tam zrobić klub? Ja nie chcę. Ale chyba muszę. Kurnia. O kurwa, piranie. Podłącza się w niebezpieczne takie jak piranie czy mureny. Można się przed nim ukryć w trawie morskiej. O, szlak by to. Ja pierdzielę piranie, jeszcze tego mi brakowało. Lepiej płynąć tu, gdzie ten. Tu, gdzie normalnie jest ta trawa. Płyń, Laro, szybko. Kurde, ona się dusi już. Ale tu jest ta. No płyń, szybko. Gdzie kuwa mam płynąć? Do góry gdzieś? Ja pierdyle. Ale dobra, tutaj do góry, nice. No szybko, szybko. Okej, czyli jestem sobie tu. W porządku. Tak, dobra. Ale pieprzone piranie, ale w sumie... Myślałem, że będzie gorzej, myślałem, że mnie zaatakują od razu. A to w sumie jednak się udało, bez... Jezu. Nie, przykro mi. Ktoś jeszcze przeżył? Chuj, nie wiem. Baza? Baza, zgłoś się, odbiór. Macie coś? Cicho, muszę się skupić. Kurwa mać. Kiedy znajdziesz się na gałęzi, przytrzymaj F, aby wystrzelić strzała z liną. Baza? Sztab? Zgłoś się. Na razie nie mogę nic zrobić. Kurwa. Aha, na tej zasadzie. Przecież powinien zacząć krzyczeć. Tutaj są. Czego oni się tak boją? Hehehe. Krótkofalówkę przy katastrofie. Strzelaj, strzelaj. Co to kuwa jest? Co to było? Gdzie nasze wsparcie? Posiłki są już w drodze. To powiedz im, że mają się kurwa pośpieszyć. No właśnie, ciekawe co to było. To aby taki... No już, uspokój się. Możesz nam powiedzieć, co się stało? Widziałem tylko pazury, zęby. Pomocny jest. Hej, okaż trochę zrozumienia. Załatwili. Musimy po prostu poczekać, aż pojawią się posiłki. Kurwa mać. Fuck. Fuck. To gdzie taka jazda? No to chyba tu. Czym są te stworzenia? No właśnie. Też jestem ciekawy, czym są te stworki całe. Miałem powiedzieć, że to coś tacy, nie wiem, mieszkańcy jakiegoś plemienia czy coś. Boże, wszędzie ciała. Te stworzenia ich zabiły. Ale dlaczego? Johna, Abby. Cześć, Lara. Coś widziałam. Na ludzi trójcy poluje jakieś stworzenie. Czy co? Wydawało syczące dźwięki, poruszało się tak szybko. Laro, to brzmi jak legenda o Pishtaco. Robisz sobie z nas jaja. Nie, wiem co widziałam. Pishtaco? Właśnie wracam. Kurwa mać. Legenda Pishtaco. Ale na patyczki nigdy nie jest za późno. Ciekawe, czy będzie mi dane spotkać się z Pishtaco. A chyba nie. Siemasz. Słyszę ich wołanie spod ziemi. Głosy, starzy bogowie. Pishtaco. Po prostu musisz odpocząć. Ale skąd? Sama się przekonaj. Zajrzyj tam, gdzie tchnienie bogów unosi się zło na ziemi. Posłuchaj ich zbolałego skowytu. Nie zauważyłam tego. Gdzie jest ten oddech? Słyszę ich wołanie spod ziemi. Głosy, starzy bogowie. Aha, grobowiec, spoko. Tam sobie może wrócę w wolnej chwili. Tędy? Johna? Johna? Okej. Idę. No, są. Pishtaco mnie nie zaatakowało. Malowidło przedstawiało serię prób. Oh shit. Możliwe, że znam inną drogę. Okej, spróbujmy spotkać się po drugiej stronie. Jak kurka zawsze. Tylko nie mówcie, że to znowu będą piranie. Bo ja już nie chcę piranii. Dobra, czy rozumiem, przez tą dziurę mam się tutaj przycisnąć? Dobra, da radę. Ona jest dosyć drobna, więc no. Już jej brakuje tchu? Przecież dopiero co tu weszła, także coś tu oszukuje. Dobra, to... O kurwa mać! A! A! Ty suczo! Znigo! Znigo! I przerób na filety. Dobra. Pocięła mu mordę. Tak, powinna mu pociąć mordę. Dobrze jest. Myślałem, że nie będzie się mogła w ogóle przed tym bronić, ale jak może, to zajebiście. Dobra, tu jest szparka, więc przeciśnij się przez szparkę. Wejdę tędy. Guzik. Gdzie to będzie jakieś wyjście? Halo? No tyle wiem, że mam iść tam do góry. To tyle to ja wiem. Ale czekajcie, tutaj jest. O, chyba tu. Okej, już wiem. Wygląda na to, że byli tu już jacyś ludzie. Johna? On cię nie słyszy. Chyba tędy. Albo i nie. Nie wiem, wiem tędy. A! Shit! Kurwa mać. Dobrze. Dawaj, dawaj. Tutaj do góry teraz. Pięknie. Okej. Jeśli mnie słyszysz, wydaje mi się, że nadal dobrze idę. Jestem przy próbie z pająkiem. Będę się wspinać na szczyt. Możemy tu czekaj, tu są jakieś gzypki. Czy coś w tej dziurce tu jest? No, bierz to. Rzut czekanem z inną. W sumie to będzie dobre tam. Czy mam się rozpędzić? Kurwa! Fuck! Co, że najlepszego zrobił? Kurwa mać. Ja pierdolę. Ani w dół, ani w górę, ani na bok, ani... Aaaa, szajce. I po co jeszcze tu poszedł? I po co? I będę musiał teraz wszystko od nowa tam cisnąć. Kurde mać. Dobra, ale słuchajcie. W takim wypadku tutaj sobie dzisiaj zakończę. Krótszy odcinek. Bo to w tygodniu różnie macie czas z oglądaniem. Także cóż, dzięki wam dzisiaj za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Hej, hej.